A więc jesteśmy po zbiórce żywności Caritas pod hasłem Tak Pomagam. Zbiórka odbyła się w zeszłym tygodniu w piątek i w sobotę na terenie puckich sklepów w Biedronce, Intermarché, Netto i Społem. No, obecnie znajdujemy się w centrum wolontariatu Caritas, gdzie trzeba będzie jeszcze paczki poukładać, policzyć wszystko, zrobić już jakieś takie mniejsze, można powiedzieć, już dla naszych podopiecznych. Łącznie wzięło udział w zbiórce 27 wolontariuszy. Połowa z tego to były osoby ze szkolnego koła Caritas. Na dzień dzisiejszy mamy przeliczone 907 kg żywności, także naprawdę jest dobrze. Jest to dużo, spora liczba, natomiast przybyło nam na pewno rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Na obecną chwilę, na grudzień 2013 mamy 250 rodzin, to jest 610 osób, to jest naprawdę spora liczba osób i no mamy nadzieję, że w tym roku paczki będą dobre i że dla wszystkich starczy przede wszystkim słodyczy, bo z tym było właśnie problem w zeszłym roku. I naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym wszystkim darczyńcom, którzy właśnie paczki robili, którzy przynosili właśnie dzisiaj paczki do kościoła, którzy wkładali różne produkty w sklepach. To naprawdę pokazuje, że są ludzie i chcą pomagać. Naprawdę jest dobrze. I serdecznie dziękujemy za te wszystkie paczki, które otrzymaliśmy. Wiadomo, najwięcej mieszkańców to są miasta Puck. Natomiast zdarzają się rodziny, które zgłosiły się o pomoc do centrali, czyli do Caritas Gdańsk. I dostaliśmy jakby od nich również przykazanie, że my jako najbliższa placówka wspomagamy ich żywnością. I to są osoby m.in. z Łebcza, z Rzucewa, z Osłonina. Ze Starzyna, tak, jeszcze ze Starzyna mamy dwie rodziny i mówię, to po prostu między innymi pokazuje, że liczy się człowiek, a nie liczy się miejscowość, bo jeżeli dostajemy, mówię, z Gdańska i proszą nasz Panie, żeby jakąś rodzinę wspomóc, to my jak najbardziej pomagamy, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim mieszkańcom właśnie, naprawdę i gminy, i miasta Puck, bo paczki naprawdę są, no są duże, prawda? Także tak, mamy nadzieję, że w tym roku będzie żywność dla wszystkich i dla wszystkich starych. Więc mamy, mówię, to jest nasz rekord. Na pewno to jest rekord nowy na miasto, na Caritas Puck. Zebrałyśmy 907 kg i to są na razie policzone paczki, które były w sklepach zbierane, tak? Natomiast jeszcze mamy tutaj właśnie paczki z kościoła. Także na pewno już wiemy, że rekord jest o 150 kg. Mamy już tej żywności więcej niż w zeszłym roku. Na pewno jest więcej czekolad, bo tutaj wolontariusze też młodsi, których niestety dzisiaj nie mogą być z nami, jak liczyły, to naprawdę już każdy się cieszył, że mamy więcej słodyczy. I to pokazuje, jeszcze raz powtórzę, że naprawdę ludzie chcą pomagać, że dają żywność, dają słodycze i naprawdę z uśmiechem też do naszych wolontariuszy zgłaszali się w sklepie. Także super. Bardzo ważną, istotną sprawą jest również to, aby podziękować wolontariuszom. Naprawdę wiele osób stało po 8 godzin, po 6-8 godzin w sklepach z uśmiechem na twarzy. No muszę tutaj wymienić naszą Kasię, proszę, bo Kasia 8 godzin plus 2 godziny, to jest 10 godzin jeszcze w Caritasie, gdzie było później segregowanie żywności. Bardzo dziękuję wolontariuszom ze szkolnego koła Caritas. Wiadomo, jaka była pogoda, tak? Nie był to najlepszy okres, tak. Wiele osób wiem, że miało trudności, żeby w ogóle dostać się do sklepów, dostać się do Pucka, a mimo to przyjeżdżały, tak? Przyjeżdżały te młode osoby, wolontariusze i te 2-3 godziny stały w sklepach i za to im naprawdę serdecznie dziękujemy, bo to pokazuje, że naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, są osoby, które chcą pomagać. Specjalny zespół Caritas Puck otrzymuje co miesiąc pomoc żywnościową z programu PEAT. Jest to program dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. Co miesiąc nasi wolontariusze sprowadzają tą żywność z Gdańska i z racji tego, że my jako placówka, która znajdujemy się no i najdalej tutaj można powiedzieć półwyspu, dostajemy czasami rodziny z różnych miejscowości, gdzie ten program nie jest realizowany. Dlatego mamy właśnie osoby ze Starzyńskiego Dworu, mamy osoby właśnie z Łebcza, mamy osoby z Rzucewa i pomimo, że w tamtych parafiach być może działa parafialny zespół Caritas, natomiast nie otrzymują oni programu żywnościowego PEAT. Program żywnościowy PEAT mieści się tylko po prostu, tutaj mówię, w Pucku. I bodajże później dopiero w Redzie, Wejherowie i w Rumi. Zespół Caritas, wolontariusze Caritas Puck, razem też również ze szkolnym kołem Caritas organizujemy wigilię dla naszych podopiecznych
dla osób samotnych, dla osób starszych. Każdy, kto przez cały rok z nami współpracował, przychodził, pobierał żywność i chcemy tak po prostu zakończyć świątecznie. Dlatego jest organizowana Wigilia w czwartek, teraz 19 grudnia. Serdecznie dziękujemy już teraz za pomoc, bo naprawdę pokazuje to, że ludzie są z nami i mieszkańcy Pucka tak samo. Bardzo byśmy zapraszali wszystkich, którzy chcieliby się włączyć, bo na pewno pracy będzie sporo, przygotowań tak samo. Także serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 17 w sali katechetycznej. Tak. Teraz wydajemy słodycze, znaczy się też żywność, z paczki, które zostały zebrane w kościele od parafian. I w sklepach. I w sklepach, bo to będzie połączone razem, nie? I to wydajemy we wtorek od 15 do 17 dla rodzin z dziećmi, a potem dorośli od 17 do 19 już wtedy dorośli. Wszyscy. Dziękujemy.